Cześć, witajcie na kanale Ptasie Gra, ja jestem Ptasiek, a przed nami dzisiaj nadejszła wielkopomna chwila. W końcu Ptasiek może odpalić F1 Managera 2023. Tak, wiem, że już jest około tygodnia po premierze, no ale niestety urlopowałem się, oglądałem F1 na żywo, więc mogę sprawdzić ją dopiero teraz. I co my tutaj mamy? Nową karierę, którą na pewno zajmiemy się od przyszłego tygodnia. Powtórki z wyścigu. Napisz nową historię sezonu 2023 i niepowtarzalne scenariusze. Te dwie opcje sobie dzisiaj sprawdzimy. Do gry wbiła aktualizacja. Gram aktualnie na wersji 1.5.0.149024. Mam nadzieję, że jest już uzupełniona o wyścig w Spa-Francorchamps. Tak. Tak mamy. Co tutaj trzeba? Popraw rzeczywisty wynik zespołu. Szybkie zakręty i proste tego klasycznego belgijskiego toru wyścigowego wymagają utrzymania maksymalnego tempa. Zespół Williamsa ma nadzieję, że ich charakteryzujące się niskim uporem powietrza bolidy zapewniają im przewagę, a Alpine chce odzyskać kilka punktów, bo kierowcy tego zespołu nie ukończyli dwóch ostatnich wyścigów. Deszcz i długie okrążenia mogą sprawić, że błędna strategia będzie kosztowna. Dowolny zespół 44 okrążenia. Zespół musi mieć co najmniej 7 punktów. Obojętnie którym zespołem. A tutaj sobie możemy wybrać Alpine, tak? Co Alpine chce na 19 okrążeń? Kierowcy Alpine chcą rozpocząć letnią przerwę w dobrych nastrojach, lecz w Belgii muszą walczyć o punktowane pozycje. Na 25 okrążeniu Ocon zajmuje 6 miejsce, ale wkrótce czeka go zjazd do boksu, a Gasly musi podjąć ważną decyzję dotyczącą strategii. Czy powinien oszczędzać opony i trzymać się strategii zakładającej jeden pit stop, czy też zdecydować się na kolejny postój i zmierzyć z zatłoczonym torem? A sprawdźmy sobie, jakie są inne wyzwania. Budapeszt. Rekordziści. Popraw rzeczywisty wynik, czyli możemy albo ten wyścig przejechać dowolnym zespołem, albo tutaj na przykład Red Bullem zgarnąć pełną pulę. Na Silverstone, cóż się wydarzyło? Popraw rzeczywisty wynik zespołu. Papaja na podium. W Austrii cicha woda. Leclerc jest obecnie na prowadzeniu, ale Verstappen traci do niego tylko kilka sekund. Zrobi wszystko, aby wygrać na torze Red Bulla. Na trzeciej pozycji Sainz walczy, ale ciąży mu 15 sekund kary. Ferrari mogłoby liczyć na wspaniały wynik, ale to wymagać będzie niezwykłych umiejętności i doskonałej strategii i pit stopów. No, ciekawe są te wyzwania. To jedno już sobie zrobiłem. Zdobyłem Williamsem jeden punkcik. Alfa Tauri, McLaren, Aston Martin, Alpine, Monte Carlo, Montreal, a zobaczmy jeszcze te niepowtarzalne scenariusze. Viva Las Vegas. Ja myślałem, że to akurat będą jakieś scenariusze ze starszych wyścigów. Wściekły byk, mroźne wybrzeże. Ukończ z jak najlepszym wynikiem. Dowolny zespół. No dobra, to przejedźmy to Spa, czemu by nie? Przejedziemy tą Alpinką, te 15 okrążeń. 19, tak? Zobaczymy, aczkolwiek nie, za wyjątkiem tego jednego scenariusza, nie za wiele o tej grze się nauczyłem, więc może być ciężko. Zespół musi mieć co najmniej 7 punktów. Otwierdź. W
Zespół musi zdobyć co najmniej 7 punktów. Kierowcy Alpin chcą rozpocząć letnią przerwę w dobrych nastrojach. To już mieliśmy. To już czytaliśmy. Rozpocznij wydarzenie. I co my tutaj mamy? Ocona mamy na 6, Gasly'ego mamy na 14. Poprzeklikuję się przez te okienka. Zobaczymy, co się pozmieniało. To było tak samo. Historia opon. Ocon bardzo szybko zmieniał. A gdzie mamy Albona? Albon też. Nie dojedzie na tych opon. Chociaż on już jest po pit stopie. Wypadałoby faktycznie szanować te opony. Kontrola wyścigu, DRS niedostępny. Opis wyzwania. No, Gasly tutaj ma szansę. Gasly ma szansę. Edytuj strategię. Dobra, powiedzmy tak. No, graficznie tutaj się bardzo dużo pozmieniało. Co to jest? Stan bolidu. Szczegóły toru. Ok, tu już ten lekki deszczyk był. No dobra, jedźmy. Łyczek kawusi. Ocon tu za dużo paliwka nie ma. Hamilton w boksie. Gasly, z tego co widzę, tutaj bardzo blisko. Ale Gasly musi oszczędzać. To może z Airsu pokorzystajmy. Zresztą troszeczkę możemy troszeczkę poużywać tych oponek. Najwyżej nie zrobimy wyzwania, prawda? A jak wyglądają kamerki? Gasly wyprzedza Albona w szykanie. Jakże to jest mi dobrze znane miejsce. Oj, dźwięki się zmieniły, widzę. O, kamera z kasku kierowcy. Ach, Orusz Radilion. No tutaj się ten atak nie mógł powieść, ale może na prostej Kemel. To jest miejsce, na którym mnie ochrona zawróciła, mniej więcej w tym miejscu. Try to do some lift up. Copy. Ocon sobie może jechać spokojnie. Chyba. Gasly powinien wyprzedzić Albona.
Widzę, że tutaj faktycznie u kierowców zmienia się ta temperatura opon. Russell najszybsze okrążenie. No będzie co odkrywać w tej grze. Mijamy pierwszy zakręt. No, to był ryzykowny manewr. Aj, ciągle Williams szybszy. So, big liftoffs. Okay. No może podładujmy baterię. Widzę, że tutaj też się pozmieniało. A co my tutaj mamy? Tutaj mamy tak jak było. Agresja podczas wyprzedzania. Duża. Unika niebezpiecznych krawężników, jeźdź w czystym powietrzu, nie walcz z kolegą z drużyny. Telemetria. Pit stopu nie chcemy. Oj, ucieka nam tutaj Albon. Niedobrze. O, a Ocon właśnie traci pozycję na rzecz Russella. Let's pick our pace up, let's go. Copy. Overtake is available. Copy. Gasly stracił, Russell stracił, Ocon stracił. My i tak będziemy zjeżdżać. No to ciśnij na maksa. Push up. Gubię się jeszcze w tym nowym interfejsie. Jak tam Gasly? No i już straci bardzo dużo do Albona. Okay, happy to start pushing. Yeah. To jeszcze jedno okrążenie mamy. Okonem. Za nami kto jedzie? Tsunoda i Magnussen, tak? Za Gaslym. I my chcemy zmienić na softy. Potwierdzamy. Ciekawe, czy... Zobaczymy, jak wyglądają pit stopy. I czy można z kamery kierowcy być w pit stopie? Na pewno jest graficznie odświeżony ten interfejs. Część rzeczy zostało, jest kilka nowych elementów, widzę, że jest więcej statystyk, co mnie akurat cieszy.
Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce po kilku godzinach grania. No, Gasly, proszę teraz pomachać ptaśkowi. I zjazd do boksów. Ciekawy jestem, jak wyglądają animacje wypadków. Aj, ta kamera tutaj za dużo nie pokazuje. Co się dzieje z pit stopami? Ale fatalny pit stop, faktycznie. Problem podczas pit stopu, zobaczmy. O, i z tego dają powtórki. Nie widziałem, która opona miała problem. No to naciskamy, rozgrzewamy oponki. No lift and coast required. Copy. Co tam u Gasly'ego? Gasly zaczyna tracić dystans do Albona, a Tsunoda siedzi nam na ogonie. Niedobrze. Copy that. Tsunoda jest ewidentnie szybszy, ale ma też większą mieszankę. No nic, będziemy się bić. Ciekawe, czy ktoś jeszcze będzie zjeżdżać. Wychodzi na to, że nie, więc będziemy musieli sobie to wszystko wywalczyć na torze. Samochód bezpieczeństwa. Zdarzyło się kilka samochodów. Zobaczmy. So here we go, heading into turn one. The cars jostling for position. Oh, that's quite an impact between them. I imagine their confidence will have taken. Daniel Ricciardo wypadł. And for the crew watching on in the garage, that really must. Jakaś Alfa Romeo tutaj bezczelnie tyłeczek wjechała. Safety car. So just stay positive on that belt. Verstappen i Perez. Och, kurczę, jakbyśmy wiedzieli. Brake applications as positive as we can. To się nazywa pech. Let's look after these tires. Teraz byśmy zjechali razem z Red Bullami. Leclerc też zjeżdża. Guan Yu Zhou dostał 5 sekund. No, myślałem, że ten scenariusz będzie oparty na faktycznych wydarzeniach na torze. A wychodzi tutaj, że niekoniecznie. Dlatego nawet nie spodziewałem się, że ten safety car wyjedzie.
Dobrze, to zobaczymy, czy jak odzyskamy energię, uda się wyprzedzić. No proszę, Gasly powinien wskoczyć na szóste miejsce. Czy nie wyprzedzimy Russella? Nie, nie wyprzedziliśmy Russella. Ocon 12. Albon problem podczas pit stopu. Alex Albon had come in to stop. O, jak przestrzelił. A, tak, opony na sidepodach i za bolidem to jest bardzo dobry pomysł. To jest bardzo innowacyjne rozwiązanie. Myślę, że Williams może na tym bardzo dużo ugrać. No dobrze, to już wiemy, jak wyglądają animacje. Guan Yu Zhou, i znowu jest to samo. Guan Yu Zhou odpadł z wyścigu i dostał 5 sekund kary. Za tego typu przewinienia, jeżeli samochody nie kontynuują, to dostaje się punkty, jeżeli już, a nie 5 sekund. 5 sekund ma znaczenie, jeżeli kierowca jeszcze bierze udział w wyścigu. Jak zakończył swój udział, to cholera mu te 5 sekund. Także już jest jedna rzecz, której nie poprawili. Ale na mapce teraz widzę, mamy na minimapce tej po prawej stronie, mamy zaznaczone strefy DRS oraz punkty detekcji DRS-u. O, i Mercedes! Halo, przecież na Spa był Aston, nie Mercedes. O, i twórcy gry. No troszeczkę się zawiodłem. Troszeczkę się zawiodłem, muszę przyznać. Nie mamy jeszcze celu wykonanego, nie mamy tych 7 punktów. Ale tor, muszę przyznać, że jest odwzorowany bardzo, bardzo szczegółowo. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Mam nadzieję, że ta gra będzie dłużej rozwijana niż poprzednia edycja i dostaniemy grę bez kardynalnych błędów, z dobrymi opcjami statystycznymi. Nie wiem, jak z tą pogodą. Woda, przejaśnienia teraz.
Za 3, za 7 minut, za 11. Padać nie powinno. Ciekawe, czy idzie sprawdzić pogodę na cały weekend. Bo to chyba mnie najbardziej irytowało. No i pit stopy, gdzie byliśmy blokowani, gdy wjechał z nami inny samochód. No, trybuna wyglądała trochę inaczej, bo ja siedziałem mniej więcej w tym miejscu i miałem tutaj... Wejścia były troszeczkę niżej jednak. Tutaj gdzieś było. Tutaj była gdzieś to miejsce i dokładnie siedzieliśmy tak jak tutaj, że była barierka. Tutaj mieliśmy nasze trzy miejsca, tyle że to było mniej więcej w tym miejscu. Więc trybuna troszeczkę się różni. No i znów strasznie długie są te przejazdy za samochodem bezpieczeństwa. A myślę, że tam tor już jest spokojnie wysprzątany. Ocon już sobie ERS naładował całkiem. Gasly jeszcze chwilkę potrzebuje. No, bardzo jestem ciekaw tego, jak potoczy się nasz sezon. Trwa ankieta na sekcji społeczności na YouTubie. Aczkolwiek chyba już jest po ankiecie, bo jest jeden zdecydowany faworyt. Więc zobaczymy, jak mi pójdzie z tym teamem. Trochę stęskniłem się za weekendami z F1 na kanale. Kopię. No co, Gasly nie podładował. Gasly 7, Ocon 12. Samochód bezpieczeństwa zjeżdża. Asysta ERS podczas starć. Skoro to znaczy, zaznaczmy. We need to push up, please. Zobaczymy jak tam Ocon, bo to Ocon się musi tutaj najbardziej przebijać. I ma ku temu najlepsze predyspozycje.
Gasly na miękkiej, Ocon, znaczy Gasly na średniej, na mediumach, Ocon na miękkiej, na softach. Ale niewiele mu to daje. Gasly już traci do Russella. Gasly tutaj raczej się będzie bronić, niż zyskiwać jakieś pozycje. A Ocon nie jest w stanie sobie poradzić z Norrisem. Max Verstappen, najszybsze okrążenie. Jakżeby inaczej. No, dawaj Ocon. I tutaj już by się DRS przydał. Gasly ładnie uciekł Magnussenowi. Do Mercedesa raczej podejścia nie ma, ale ja się martwię tym, co robi Ocon. To miało być przebijanko do przodu. Maybe drop back a little bit, please. Czyżby dalej efekt pociągu DRS tutaj działał? DRS enabled. No i bardzo dobrze. Dawaj Ocon, dawaj! Osiem okrążeń do końca. Oponki się już świecą na czerwono. Mieliśmy prostą Kemel, ciągle bez wyprzedzenia. Tu jest raczej taka kręta sekcja, gdzie nic nie zrobimy. No już jest bardzo blisko, już jest bardzo blisko. W tym miejscu Ocon wyprzedzanie nie mogło się powieść. Ale siedzisz na ogonku. Oj. Oj, oj, to może być udane i ciekawe wyprzedzenie. Brawo! No to gonimy Tsunodę. Jak tam Gasly? 3 sekundy straty do Russella, 2 sekundy, 2,5 sekundy przewagi nad Magnussenem.
No. Ocon już na tyłku Tsunody. Czy znów będzie atakować w takim nieoczywistym miejscu? Cóż to za powtórka? Tutaj zablokował opony Norris. Now this is what happened as they took turn 8. And there's the lockup. Just unable to control the car by that point. Aj, te animacje wypadków na torze. A, może wypadków to źle powiedziane, bo to są bardziej zdarzenia, a jednak są słabe w dalszym ciągu. Okay, you can speed up, please. Speed up. Copy. Dawaj, Ocon. No i znów w tym samym miejscu atakuje. No ciekawe, ciekawe. Na dojeździe do szykany będzie próbował. No tutaj jest ciasno. No i ciśniemy pod Orusz. Pierwszy zakręt. Dawaj, 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 Ocon. No prosta kamel powinna być nasza. Z otwartym DRS-em. Dziękujemy. No, mamy cel zdobyty, ale jeszcze możemy tutaj pogonić Magnusena. Oj, 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 tu Gasly jest blisko Strolla. Let's give it all you got. Okay. Ocon goni Magnusena. Teraz nie wiem, czy zacząć ładować te akumulatory. Jak tam Gasly? Oj, Gasly się tutaj męczy strasznie. I tutaj może być strata pozycji. On recharge. Okay, okay. Okay, mate, let's keep looking after these tires. Okay. A ponek powinno nam wystarczyć 5 okrążeń. Stroll tam wściekle atakuje Gasly'ego, a my Magnusena. Może tutaj też trochę podładować. Recharge on. Copy that. Co tam u Gasly'ego? Broni się chłopina. How many laps?
four more laps. O, to nowy komunikat. Podoba mnie się. O, Ocon tutaj wyprzedza Magnusena, ale nie do końca. Here's the replay. Now we're watching Esteban Ocon here. Can they squeeze by? W pierwszym zakręcie tam jest ciasno. And Esteban Ocon is able to climb up the pack. Ciekawe, który będzie mieć ERS w punkcie detekcji. Wychodzi na to, że jednak Magnussen. Ale nic nie zrobił. Okay, let's push on up. Copy that. Overtake is available. Copy. A my tutaj uciekamy Gasly'emu. Gasly'emu. My uciekamy Strollowi. Trudno, żeby Gasly Gasly'emu uciekał. A, już jest odpowiednia przewaga, tu jestem spokojniejszy, ale czy Ocon jeszcze będzie mógł dogonić Strolla? Co? Perez wyprzedził Verstappena? Co tu się dzieje? Oj, będzie gorąco w boksach Red Bulla, jeżeli Perez wygra. No dobra, wróćmy do naszego Ocona. Gasly ma trochę za ciepłe oponki. Schłodźmy je trochę. Ocon ma już 3 sekundy do Strolla. I zostały nam 3 okrążenia. No. Czy my jesteśmy sekundę szybsi? No jesteśmy. Ale czy to wystarczy? No, musisz przycisnąć Gasly. Nie chcemy dać Strollowi DRS-u. A jest tak na granicy. Znowu 3 sekundy. No tak, Stroll w DRS-ie. Chyba ciężko będzie o to, żeby dwie Alpinki były za sobą. Chyba jednak czeka nas to 7 i 8 miejsce. Dwie i pół sekundy i półtora okrążenia. No, ciężko będzie, ciężko będzie.
A właśnie, jeszcze straciliśmy baterię. Bateria pusta. Perez rozpoczął ostatnie okrążenie. Max się tam na pewno wścieka. My znowu uciekliśmy Strollowi. Konkretnie Gasly. Dawaj Okon, dawaj Okon. Troszeczkę musi zwolnić Okon. O, już schłodził oponki. To ciśnij dalej. Keep the pressure on. Okon już niecałe dwie sekundy, ale zabraknie nam przynajmniej jednego okrążenia, w zasadzie dwóch. Nie wyprzedzimy, nie wyprzedzimy. Już nie będzie gdzie. A jesteśmy za daleko. Mówię, dwóch okrążeń zabrakło. Verstappen jednak przed Perezem. Dutchman. Max Verstappen has taken first. Dutchman. Well, it was never certain. But if anything, to jakiś Max niepodobny do siebie po oczach. Już jesteśmy na mecie. Zabrakło trochę, zabrakło. A świetna jest ta kamera. O, i tutaj jest to miejsce, o którym opowiadałem na live, że jest, zjeżdżamy w dół i od razu pod górkę. O, i tu bym rzygał. Przy takich przeciążeniach. Max Verstappen can add yet another podium to his already impressive record. Podium identyczne, pucharek się trochę różni. Pucharek był taki w kształcie statku. Mamy szampany Ferrari. No i ten Mercedes, no. Jaki Mercedes? Tam był Aston. No halo. The dunes of Zandvoort and the lightning speed of the Dutch Grand Prix. Osiem punktów, więc nawet zdobyliśmy z nawiązką. Mieszanki, wejdź do głównego menu. Okej. To co, to spróbujmy sobie teraz przejechać jakąś powtórkę z wyścigu. A co tutaj mamy w opcjach? To tak jak było. Kolory, synchronizacja. Grafika. Szanuję tutaj za tryb streamera.
chwilę, ten nie zapisujemy się, a tutaj co mamy? Kredyty, tak? To nie będziemy oglądać. Powtórka z wyścigu. niepowtarzalne scenariusze. Ukończ z jak najlepszym wyścigiem. Wynikiem. 57 okrążeń. 58. Nie ma jakiegoś krótszego? Osiem okrążeń. Fernando Alonso musi zająć na mecie lepszą pozycję niż druga. Po sprytnym rozprawieniu się z bolidami Red Bulla Alonso prowadzi w Formuła 1 Monaco Grand Prix. Jednak szybki pit stop sprawił, że ma starsze opony niż depczący mu po piętach przeciwnicy. Zablokuj rywali i żegluj po zwycięstwo na tym historycznym torze. O, to brzmi jak wyzwanie. Dwanaście okrążeń. Tutaj jest to Haasem. Mercedesem. Taktyczne mistrzostwo. Suzuka. Ale też pełny wyścig. A szkoda. Jednak takie krótsze scenariusze są zdecydowanie lepsze. Monza, 53 okrążenia. No dobra, zróbmy tego Matadora. Fernando musi zająć na mecie lepszą pozycję niż druga. No to będziemy się bronić, Fernando. To już czytaliśmy. Jak to wygląda? Alonso jest pierwszy, Stroll jest szósty, aczkolwiek Strollem się chyba nikt nie będzie w tym scenariuszu przejmował, a Max Verstappen nie mamy zielonego pojęcia, ile mamy przewagi. Mamy plus 0-0. Gra się musi przeładować. Mamy 3 sekundy. Pick up the pace a bit. Okay. Może z Strollem tu coś powalczymy. Ja tu w ogóle Strolla ustawiłem. Oj, Fernando, tutaj za dużo to tego. Za dużo to tych oponek nie ma. Mamy 2 sekundy przewagi. A Stroll niech tam szaleje. Mamy paliwka, ale 40% opon. To jest tak na styk. Na styk. Oponami to tutaj nie poszalejemy. Dwa wściekłe byki za naszym Matadorem, jak go tutaj nazwali. Stroll na 5. miejscu, goni Hamiltona. Oj, widzę, że te byki się zbliżają. Oj, byczki się zdecydowanie zbliżają.
A Stroll na ogonku Hamiltona. Panie Maxie Verstappenie, pan się uspokoi. Pan się naprawdę uspokoi. Magnusen, najszybsze okrążenie. Półtora sekundy. Oj, Max już w DRS-ie. Na szczęście tu się ciężko wyprzedza. Stroll przed Hamiltonem. Nawet nam tego powtórki nie pokazały. Ale nie Strollem się tutaj w tym scenariuszu przejmujemy. Może spróbuj trochę podładować. Oj, to będzie długie 6 okrążeń. Tam widzę, że Red Bulla się między sobą biją. Bardzo dobrze. No i już mamy Maxa na tyłku. Czy my tu coś będziemy jeszcze mogli wyczarować? Jedyna nasza nadzieja w tym, że ten tor nie jest łatwy do wyprzedzania. Tutaj nie ma takich oczywistych miejsc. Tu musi być duża różnica prędkości. Proste są krótkie. Tor wąski. Ideally we stay ahead of him. Four more laps. Dobra, ciśnij. Ciśnij Fernando, bo tu nie ma na co czekać. 4 okrążenia. Wściekły byk atakuje Matadora. Jakże hiszpańskie klimaty z Corridy. Za chwilę też skończy nam się bogate paliwo. No, jest ten scenariusz wymyślony tak, że nie jest to najprostsze do wykonania. Max się wścieka i czy my stracimy pozycję? No niestety. Okay, so keep going. So we think you can use the tires a little bit more generally. Copy.
No, będzie ciężko tutaj wyprzedzić Maxa. Gdzie to było? Duża agresja. Don't hang around too much. Copy. Keep your position. Copy. Oj, Max już nam ucieka. Oponki za gorące. Airsu nie mamy. Może trzeba było ten Airs faktycznie oszczędzać. I już tracimy ponad sekundę. Można powtórzyć ten scenariusz? Rozpocznij scenariusz ponownie, okej. To tak. Ty naciskaj, przeniesienie. A Fernando będzie się bronić. I mamy te 3,5 sekundy. Jak się Max zbliży, wtedy dopiero będziemy jechać szybciej. Oszczędzałbym trochę tych oponek, ale nie chcę, żeby się aż tak szybko Max do nas zbliżył. Ale znowu wyprzedzi Hamiltona. So take it easy in the fast corners, Lance. Okay. No, Fernando. No to zostało nam 7 okrążeń na obronę. Co my tutaj zmienialiśmy? Czekajcie. Okej, kopię. To spróbujmy ten nacisk na tempo. Pewność kierowcy. Co to znaczy? Obrona przed wyprzedzeniem. Ryzyko blokowania kół, ryzyko kolizji na zakręcie. Czyli będziemy się bronić. Trochę to jest dla mnie nielogiczne, że agresja podczas wyprzedzania i spada prawdopodobieństwo wyprzedzenia. A tutaj rośnie, jak jest duża agresja. No dobra. Verstappen najszybsze okrążenie. Jeszcze przez 7 kółek będziemy musieli bronić.
no energy, bottom of the pack. Yeah. Mamy pełną baterię. Mamy dużo paliwka. Nie mamy opon. Stroll przed Hamiltonem. Ale nas tutaj Max interesuje. O i skończy nam się ta bateria. Znowu Magnusem najszybsze okrążenie. Sześć okrążeń, cholernie dużo. O, jesteśmy wystawieni na ataki Maxa z naszymi oponkami strasznie. Jak to mówią Anglicy, like a sitting duck. Jak kaczka na odstrzał. Kończy nam się bateria. Zostaje nam tylko i wyłącznie paliwko. Opon nie mamy. Skończyła się bateria. Ciężki ten scenariusz. Nie bardzo mam pomysł, co by tutaj zrobić. Gdybym ja jechał w tym wyścigu, Fernando na pewno zjechałby wcześniej po oponki. Po drugi komplet. A w zasadzie nawet zużyłbym mocniej te mediumy. To nie mogła być strategia, która się powiedzie. Pięć okrążeń. O, już widzimy Strolla z tyłu. Oj. A jeszcze się Fernando wybronił. Ale to już chyba będzie po ptokach. No to co? Zużywamy opony? Okej, kopy. Wóz albo przewóz. Albo się uda, albo się nie uda. A raczej się nie uda. Bo już nam Max Verstappen odjeżdża. We will take the charge lap though, Fernando. Yes. Drop back a bit. Ładowanie baterii tutaj niewiele pomoże. Three more laps.
Max już w swojej lidze. You can use energy. Okay, copy. A zaryzykować z oponkami? Max już 2 sekundy przed nami. Totalnie nie mam pomysłu na ten scenariusz, muszę przyznać. Max 2.7, no. How many laps left? Two more laps. Slow down. Copy. Sainz pobija najszybsze okrążenie. Max jest 3 sekundy przed nami. Big lift off. Yeah. They'll come to us. Fernando tu nie ma nic do powiedzenia. To totalnie nic. Max Verstappen zaczął ostatnie okrążenie. Jesteśmy 4 sekundy. Tutaj jeszcze ewentualnie Stroll może wyprzedzić Alonso. A spróbujmy jeszcze raz. Alonso ma pełną baterię. Na pewno tutaj możemy naciskać. Jeżeli oszczędzanie baterii też nic nie przyniesie. I oszczędzanie opon. Ideally, we stay ahead of him. Don't take any risks. Copy. Już musi się dać jakoś ten scenariusz zrobić. Thank you.
No dobra, to teraz tak. Happy to push. Copy. Osiem okrążeń. Max bardzo szybko się do nas zbliżył, więc to chyba też nie będzie dobra strategia. No proszę, Stroll najszybsze okrążenie. Co za chłop. Okay, Lance, back off now. Zobaczmy to wyprzedzenie. No, gdyby to w rzeczywistości było, to pewnie Stroll razem z Hamiltonem byliby już na bandzie. Nie wybronimy się tu, nie wybronimy się, nie ma opcji. Zajedziemy te oponki. Czerwona flaga. Co się stało? Red flag, red flag. Now this one involves Stroll. Pushing a bit too hard at this point. Dzięki Stroll, jesteś najlepszym partnerem zespołowym. Lance, jesteś wspaniały. That was a tough moment to watch. Czerwona flaga. Możemy sobie zmienić opony, jeżeli mamy. Najlepsze opony. Poproszę. Poproszę. The restart is moments away as the race continues. And it's lights out and away we go. Jest wszystko na czerwono. To leci. Zostało nam 5 okrążeń. Będzie okrążeń na pełnej. Czyżby dzięki Lance'owi Strollowi za trzecim podejściem udało mi się skończyć ten scenariusz? Zobaczymy, na ile wystarczy tych opon i energii. Go Max. Go Fernando. Max, ty nie go. Ty nie go.
Ale i tak nie potrafimy Maxa zgubić. Ewidentnie przegrzewamy te opony. Ale olewam to. Jeszcze nie wiem, jaki wpływ na te opony ma ich przegrzewanie w trakcie wyścigu. Czy to jest tylko jakaś taka zmiana kosmetyczna, czy faktycznie to ma znaczenie. Nie mamy ERS-u. Przez chwilę mieliśmy najszybsze okrążenie, ale tylko przez chwilę. Wściekły byk na ogonie. Co za stroll. Wyeliminował trzy bolidy łącznie ze swoim. Trudno, jak tylko będzie troszeczkę energii. Gdzie była ta opcja z tym? Got lots of energy whenever you need it. Copy. Ajajajajajajaj. Dwa, proszę pana, dwa okrążenia. Czy my to dowieziemy? Ale jestem pełen szacunku dla Lance'a Strolla, jakże się pięknie poświęcił dla zespołu. Niczym Piqué Junior. Słynna afera w Singapurze. Mamy trochę przewagi nad Maxem. Ale nie jest to duża przewaga. Nic nie będziemy schładzać. Ciśniemy na pełnej, bo Max tylko na to czeka. Ostatnia szansa Maxa Verstappena. Ale jak widzimy, te scenariusze nie są napisane tak samo, tylko zdarzają się losowe przypadki. Jak właśnie za trzecim razem wypadek Lance'a Strolla. No i chyba to dowieziemy. Sześć dyszek Max traci do Fernando, więc chyba to dowieziemy. Ostatnie zakręty przed nami, nawrót i wjazd na prostą. Fuch. Fuch. 184 tysięczne. Uff. Gorące to było, zobaczmy tą powtórkę. To było na żletki. Bardzo ładna powtórka. Bardzo ładna powtórka, tym bardziej, że Fernando już jest drugi.
Fernando Alonso looked really great out there today. That was a really well-executed race, I thought. Major credit to the driver, the pit wall, and the whole team for that win. Well, they've been waiting for this, haven't they? And it's only right that they make the most of it. And that man up there is certainly no stranger to an F1 podium. Always great to see Fernando in the top three. Always a special occasion here in the incomparable Monte Carlo. They'll be pushing the boat out here tonight, no doubt. Ale tego konfetti. And that's about it for this weekend here. Make sure to join us again next time as we prepare for another weekend of exhilarating Grand Prix action. Brawo, Fernando! To co, zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda rozpoczęcie nowej kariery. The pinnacle of motorsport. With a global audience and drama to match, all the attention is now on race circuits around the world, waiting for the start of the fastest show on earth. Last year's regulation changes saw closer on-track battles. Anyone expecting a smooth ride from the 2023 season is in for a shock. With a Tom był Tom Cruise, oh, Sergeant, Jastri, Ginter i śmieszny Fred. Team principals will already be talking tactics, boosting the confidence of their drivers and ensuring their pit crews make those box times as tight as possible. With a new era of racing now well underway, more teams than ever will be vying for points, podiums, and a chance at the championship. This is Formula One. Red Bull took the F1 world by storm in 2022, defending their Drivers' Championship title and bringing home the Constructors' Championship for the first time since 2013. The new season will see the continuation of Dream Team. Max Verstappen. No dobra, nie damy mu się wygadać. O, Red Bull. Siedziba. Wszystko najlepsze. Będzie walczył o mistrza konstruktorów. Ferrari również. Taking home second place in both the drivers. Osiągi personelu 2. To widać przy ustalaniu strategii i przy pit stopach. Osiągi bolidu 3. Mercedes 4-2-3-2. Cel sezonowy drugie miejsce. O. Saldo początkowe wysokie. Aston wysokie. Mistrz konstruktorów. Cel sezonowy piąte. 5-8-5-5. No tutaj przy Alpince trzeba by było rozbudować trochę siedzibę. McLaren chyba trochę na wyrost. 8 z 10. Pretendent do podium średnie. Alfa Romeo showed off their fighting spirit in 2022. Alfą na pewno nie będziemy jeździć. Aston drugi bolid, piąta siedziba, personel. Mistrz konstruktorów, cel sezonowy trzeci. Saldo początkowe wysokie. Haas finished last season 8th in the Constructors' Championship. An improvement over Park. It was a disappointing end to the 2020 Alfa Tauri. Leaving them in 9th. Średnie saldo, cel sezonowy 7. Do zrobienia. 10th in the Constructors' Championship is Williams. Niskie saldo, zdobywca punktów, 8. miejsce. Oj, siedziba bardzo, bardzo nierozwinięta. After a stellar F2 performance, driving alongside his... No to zobaczmy, co w Astonie
Można zrobić dalej. Imię, nazwisko, początkujący dyrektor, powracający dyrektor, doświadczony dyrektor. Nowi dyrektorzy zespołu będą otrzymywać szczegółowe wskazówki dotyczące podstaw zarządzania zespołem Formuła 1. No ja nie wiem, czy ja jestem początkujący. Dyrektorzy zespołów, którzy wracają po przerwie, będą otrzymywać wskazówki dotyczące tylko nowych i zaktualizowanych aspektów zarządzania zespołem. Doświadczeni dyrektorzy nie będą otrzymywać żadnych podpowiedzi. No dobra, zobaczmy tego początkującego. Można włączyć podpowiedzi. Bardzo dobrze. You must be our new team principal. It's so great to meet. It's fantastic having you here at Aston Martin. In this area, you the board set season objectives for the team to achieve. Reaching them will help keep confidence. You'll always be able to see what as it's your first day though. Tutorial, my to wszystko wiemy. Więc chyba na wyrost sobie troszeczkę to włączyłem. Damy w zespole. Bla, bla, bla. Testy przedsezonowe, tory. Analiza bolidu. No tutaj się trochę pozmieniało, widzę. Możemy sobie wszystko poporównywać. I wiemy, co trzeba poprawić. No i cztery części. Dobra, dobra. 6 godzin 80. Kierowcy. It's not just the fast. Check here to see targeted development plans can be created for any of your staff members, which helps rozwój. If you want to direct your staff to focus on specific areas of their development. You can do so here. Denerwuje mnie ta pani. Scouting obiekty. All the team's facilities. From the staff building, over time. Fabryka, tunel. No, tutaj mamy nad czym pracować. A ile mamy pieniążków? 31, prawie 32 miliony. Izba pamiątek nie wybudowana. Z tego była kasa w poprzedniej edycji. Cel sezonowy trzecie lub wyższe. Mistrz konstruktorów. W zonie 2026. Więc znów mamy 3 lata na mistrza konstruktorów. Running an F1 team is most of the team's budget is decided by the board. Dobra, dobra. Ja to wszystko wiem. Proszę pani, ja to wszystko wiem. Income from sponsorship. Just bear. Klasyfikacja. No tu się. O, proszę, najszybszy pit stop. Się pojawił się. No, jest trochę zmian, muszę przyznać. Jest troszeczkę zmian. Ale tym zajmiemy się już podczas naszej regularnej kampanii. Za dzisiejszy krótki przegląd, co znajduje się w grze F1 Manager 2023. Wam już bardzo serdecznie dziękuję. Ja już nie umiem się doczekać startu nowego sezonu i regularnej kampanii. A wam przypominam, że ciągle trwa ankieta, jakim zespołem mam startować. Za dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i pozdrawiam was serdecznie. Miłej niedzieli wam życzę. Do zobaczenia. Cześć.